Siłek leci ekipa WK z tej strony przed przeprowadzką do nowej siedziby. Teraz wiecie, o co chodzi z naszą wyprzedażą, przeprowadzamy się. Co możemy powiedzieć, nie jest to zbudowana przez nas siedziba, tylko wynajęta. Pokrzyżowały nam się troszkę plany budowania własnej siedziby, ale co się odwlecze, to wiadomo co. Za parę lat być może tak będzie szansa. Prace tak w przeciągu miesiąca powinny się zakończyć. Przygotowujemy na razie to wszystko. Oj, helikopter. Samolotów nie mamy teraz, tylko śmigłowce. Wystawa dzika właśnie. Aż tak dużo nie zobaczymy, bo ścianki są ledwo postawione. Tego nie było ostatnio. O kurde, ale ten. To możemy tu wrzucić filmiki, jak pusto było ogólnie. Mamy jakieś zdjęcie czy film. Są. No i generalnie musieliśmy mocno podzielić te pomieszczenia, dlatego tutaj ta mała recepcja, mały hol jest, bo musieliśmy szwalnię oddzielnie zrobić i do nagrywek pokój oddzielnie. Także wszystko praktycznie zabudowaliśmy tutaj na dole. Ale na górze będzie open space. No to tutaj pokój będzie, być może studio zrobimy sobie fajne, nagraniowe. Studio albo jeżeli szwalnia będzie mocno chciała się rozwinąć, to niestety poświęcimy ten pokój na szwalnię. No, ale póki co studio nagraniowe i na pewno bilard się przyda do jakiegoś nagrania, to i studio dobre, nie? Tak. Kanapki, tło jakieś dobre. Będzie bardzo fajnie. Ja jeszcze nie zdradzę, co tu będzie wisiało, ale tu zapamiętajcie, będzie coś mega istotnego i to zmieni naszą firmę. To, co tu będzie wisiało. Nie będzie dużo przeszkleń. Drzwi będą przeszklone, ale tak to nie bardzo, bo też szwalnia musi być dość wyciszona. Ja nie pamiętam, co to jest. Jakiś słaby pokój tu jest. Twój tata tu będzie. Ale on tak będzie... Krótko tutaj, bo on będzie bardziej na szwalni i nie tak bez okien? Na magazynie. A tu będzie szwalnia? Nie, tu jest nie. Szwalnia. Tu szwalnia jest. Ale żeby prawnie się zgadzało, to takie lustra, żeby odbijały światło i... Monitor, żeby miał wieś światło dzień. Wystarczy, podobno nowe przepisy są, że wystarczy monitor, który pokazuje ci na przykład widok na morze. Już możesz... pracować. To... Fajnie, bardzo duże te pomieszczenia są. No, jest tu sporo. Bałem się, że będą mniejsze, nie? Ale rzeźba zrobić, ścianki, wszystko zrobić. No, ja już nie pamiętam, jak to było. Idziemy na maga od razu? No właśnie, tak, cały dół, nie? Łazienka to wiadomo. Biuro obsługi klienta, tutaj. Dziewczyny, najczęściej dziewczyny, dzwonicie do naszych dziewczyn. Bo teraz mamy ciasno, nie? Na środku będzie stół do zwrotów, z tego co pamiętam z planu, więc będą miały już komfort pracy lepszy. Oczywiście jak się wprowadzimy i wszystko przeniesiemy, to zrobimy film. Tak. Tam nie będziemy przeszkadzać, nie? Ale tam kuchnia będzie i tam miejsce do zjedzenia. Dobra, jesteśmy na magazynie. Także magazyn jeszcze tutaj sporo brakuje, bo beleczki muszą być poprowadzone, półeczki przez całą długość, ale na samym końcu magazynu jeszcze będzie ściana i za ścianą będzie od razu siłownia, także będziemy mieli siłkę na miejscu i mamy też oczywiście bramę. I siłka będzie o połowę większa, także w końcu nie będzie ławki na ławce, albo że jak hip thrusty robię, to wiesz, łokciem zawadzam o wyprosty tułowia. Tak. Będzie komforcie. I co mi się bardzo podoba, co mnie bardzo buduje w tej siłce, patrzcie, jest to, jaka jest przestrzeń, że będzie czym oddychać. No właśnie. Nie lubię siłek, gdzie jest nisko sufit i mam wrażenie, że jesteś w klatce. Jeszcze nie do końca. Znaczy w trakcie montażu są światła chyba. Dobra, czyli tutaj jest tu ściana. Tutaj mamy ścianę poprowadzoną. Będzie. Ciekawe kiedy, ale troszkę nam to zajmie. Także no potężnie. Sporo większa niż było. No i tutaj będzie ściana i bardzo dużo regałów na takie wysokie składowanie, więc ta przestrzeń będzie dość dobrze oddzielona. Oko kurwa, fajtera. Będzie miejsce, żeby sobie robić krzywdę.
Ile? Jak ten kwadrat? Zobacz. Rozcinać łuki. Tak. Tu? Tu coś. I będziemy organizować swoje gale MMA. Będą występować pracownicy naszej firmy. MMA bez pay per view, tylko na live będziemy odpalać i zrobimy 3-4 zestawienia. Mistrzostwa firmy po prostu. Magazynierzy, MMA biuro. MMA VIP, u nas będzie MMA GIP. Pan Jarek z biura z Damianem będą w walce wieczorów w main evencie. Także będzie się działo. Tutaj mamy granit wysokiej jakości. Nie wiedziałem tego. Najwyższej. Tu będzie bardziej tak przestrzennie, powierzchnia biurowa. I tutaj będzie na przykład przeszklone to całe, tu będzie salka konferencyjna. Zajebiście. Ale duża. Wow. Duża full. Będzie w końcu tlen. Wow. A tam nasz pokój będzie. Tu toaleta. Ty, o połowę większą. O, to toalety nie wchodź, bo coś brudna. To jest, no to jest taka dla wszystkich. No to jest teraz gaming room, jak kojarzycie, jak wygląda gaming room. No to właśnie połowa pomieszczenia to będzie gaming room i druga połowa nie wiemy. Ale to jest nieistotne. Chodźcie tu. Marzenie Sakera. Czaisz, kurwa. A? Bogactwo! Własny kibel, kurwa. Pierwszy raz. 8 lat o to nic nie robiłeś. Nie no, robiłeś. Zasłużyłeś na ten kibel. Jak ja bym miał decydować, bym dwa ci zrobił. I to są te luksfery w oknach. Ja podejrzewam, że to były jakieś akcje, że nie można było inaczej zrobić tego budynku, bo coś działka była druga za blisko czy coś. Więc jest trochę kombinacji. Ale ogólnie bardzo ciężko w okolicach Warszawy znaleźć fajny budynek pod firmę. Albo jak szukaliśmy, to albo było za mało biura, albo za mało magazynu i tak dalej, więc fajnie było za kilka lat. A to jest 10 minut drogi od starej siedziby. Tak, i ale praktycznie za większą się, przestrzeń, za parking, przecież nie było gdzie parkować. No, zresztą zaraz zobaczycie, płacimy podobnie jak za mniejszą przestrzeń, za gorsze warunki, za to, że jesteśmy w Warszawie. Podobnie, tylko inwestycja. Na papierze, dobrze. Warszawa. Natomiast ty... Janki, no to już będzie Warszawa, nie? Prędzej czy później. No. Tam płacimy za dwa, bo jest siłownia i główne biuro firmy, a tutaj wszystko mamy w jednym. Właśnie, ale to był jedyny taki budynek, który był podobny gabarytowo do tego, co chcieliśmy sami budować kiedyś. Mogę się doczekać. A tu jest mój pokój prezesa na górze. Tu nie będę ściągał, tam są schody do mojego pokoju. Robisz zrzut, to taka breka będzie. No. Jeszcze ten śmiech na sili. No kurwa, tu będzie biurko moje prawdopodobnie, a ty tu srasz. Piotrek. Jest więcej miejsca, co? Czuj się jak u siebie. Piotrek, no jest tutaj trochę czasu. Czyli tutaj Błażej, o, masz klimatyzację, Piotrek, to szacun. Szacun. Dziękujemy. Teraz nie macie chyba, nie? Macie wentylator. Tak. Ja, no i patrz, nie macie tych szyb i cegiełek, o, nie? No. Kawi się. Już co? Już było z 8 rogów po drodze. A tutaj? Marketing? Nie, mała sala konferencyjna, bo jest tak w firmie, że jedna salka jest często zajęta i drugą potrzebujemy. I tutaj dużo osób, którzy pracują w biurze, nie będą, będą razem w tym pokoju pracować. No, u nas będą jeszcze biureczka. Nie ma, prawda? U nas jeszcze nie ma. A możliwe. Już wiem, co chciałem powiedzieć, bo magazyn jest wystarczająco duży. Bo właśnie widzowie mogą się zastanawiać, gdzie są wszystkie puszki Energoli, no bo to jest setki tysięcy, myślę, nie wiem, jak już ten materiał wyjdzie, to może być miliony puszek, więc mamy w zewnętrznych magazynach. Nie opłaca się trzymać na bieżąco wysyłki aż tyle puszek, więc daleko za Warszawą, centrum logistyczne, znaczy może niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów pewnie i tam trzymamy ile? Kilkaset tysięcy energii aktualnie. No aktualnie. Zauważyliście, że nie ma sauny, a jest dużo okien przez cały dzień?
A są pozamykane i jest dzisiaj 30 stopni. No. Czyli gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie. U nas taką pogodę już by była akwarium. Więc magazyn właśnie, jest. Chciałem jeszcze zakończyć się magazyn, jest, że magazyn jest. Tylko na odzież, na suple, na takie stałe rzeczy. I też właśnie mamy stałą kadrę, nie zamierzamy jej rozszerzać, raczej ten budynek został kilka, zaplanowany. Kilka osób dojdzie pewnie, ale... Jest mały zapas, ale... To jest miejsce, no. Ale, no, miejsce jest wystarczające. Jeszcze tu jest pokój właśnie. Tu kolejny pokój bez okna. Niektórzy będą musieli się z tym pogodzić. To jest wylasowany kolejny. Tutaj... Z okien. No to zakręcimy kołem. No ale też jest jedno biuro właśnie. Jak u Friza. W sumie nie tylko nasz, u nas zamiast tysięcy, wiesz, pokój bez okien. Nie nasz, co nie, nie nasza osoba, działka. Która nam podpadnie, to będzie pracować. Ale pokój. Musieliśmy zainwestować i tak wszystko pod nas zaaranżować, że czuję się tak, jakbym był troszkę właścicielem. No jest trochę tak. Trochę jest. No tak, no bo my ogólnie tu podłogi jeszcze nie ma, nie? Będzie podłoga jakaś robiona, ale my wszystko jak ustalaliśmy, nie? Trochę właścicielem jest. Trochę właścicielem. Tak naprawdę ta cała zabudowa należy do ciebie. No. Być może sobie jej nie weźmiesz po wynajmie, ale zapłaciłem. Ale mogę. Ale może. Jak planowaliśmy ten nasz budynek, było dużo pomysłów, jakieś zjeżdżalnie, robienie, bo się patrzy na te Google i tak dalej. Wyluzujmy na chwilę. Są etapy, na razie róbmy. Będziemy szaleć jak... I tak jest zajebiście. I tak każdy będzie miał wszystko, co będzie potrzebował. Spokojnie, a jest... No. A na jakieś zjeżdżalnie, jak nam się zachce bawić, to trzeba jeszcze pozapierdalać. Nie no, trzeba iść na kompromisy. I tak uważam, że mocno to na plus będzie ten budynek, będzie nam się dużo lepiej pracować, ale nie ma co szaleć i no nie wiem, ryzykować jakąś utratą płynności, bo się w duże kredyty wciągniemy, nie? A tutaj spokojnie, myślę, że jest bardzo fajny budynek na nasze potrzeby, z 5 lat nawet możemy tu być, tak mi się wydaje. Są już miejsca zrobione dla mnie i dla Sakiery? Ja właśnie oplułem swoje. Ja wezmę to. Tak się robiło, nie? Jak nie chciałeś, żeby ci ktoś zjadł, to plułeś. Świeżo malowane. Aczkolwiek sprawa się tutaj rozwija. Kolega ma na naszej konferencji herczyk ustawioną ksywę, bo koledze swojemu z MMA na dzień przed Chorwacją skręcił kolano. Teraz kolega koledze oddał. Łuk brwowy, także myślę, że sytuacja z kontuzjami może się rozwijać i na przykład wy stwierdzicie, że te miejsca są bardziej wam potrzebne. Tylko się uspokójcie, uspokójcie się, bo tu jeszcze tylko jedno można domalować. Tam już się nie zmieści. No. Dobra. Tyle jeden, nie dwóch. Patrzcie, brama wjazdowa jeszcze nie zrobiona, bo tutaj jest, tutaj będą rozładunki, ładunki, kurierzy, nie kurierzy, więc tu brama i tutaj będzie droga dla... Ogólnie fajnie, bo teraz na przykład nie mamy takiej przestrzeni wokół firmy, a tutaj już spoko, bo można coś zrobić. Już możesz się ścigać na 60 metrów. No właśnie, możemy hulajnogami się ścigać. Brama do siłki, goście będą podjeżdżać sobie tutaj na parking. No. Spoko, no. Znaczy nie, właśnie nie. Czemu nie? Ponieważ tu będzie kosz. Aha, tu będzie kosz, okej. Okay. Tak sobie wyobrażam. No. Ej, zobacz, możesz... Airball? Nie ma problemu, odbija się od budynku i wraca do ciebie. Ej, możesz domalować z jednego miejsca parkingowego, zrobić trumnę. No kurwa. Taką wiesz, zobacz, wystarczy pół pole domalować. To na kosza będziemy nagrywać, to nie będziemy już się ruszać z filmu. A jak będzie pizgało, to kosz wjeżdża na magazyn i tam jest kurwa tyle metrów, że już mi robór pozwoli tym razem kosztem wstawić. To jest jedyna rzecz, z którą zaszaleliśmy troszkę i jest to jakiś tam, no z naszej strony próżność, ale mamy basen w firmie, tak? Mamy basen. Na pewno będziemy zaklejać go taśmą, tam podpatrzymy od Friza, co jeszcze można. Tak, i myślę, że tylko my będziemy z niego korzystać, bo jak wszyscy by się rzucili, to by się popsuł woda zaraz. By się powróciła. No, kurwa. Weź teraz w Warszawie ogarnij taki kawałek terenu.
żeby mieć swój parking. No w Warszawie strasznie. Bardzo ciężko, a jeżeli już to zrobisz, no to musisz becelować, no nie? Po prostu bardzo dużo. Jest troszkę obiektów, ale po drugiej stronie Wisły, a my chcieliśmy być po zachodniej stronie Wisły bardzo. No. Bo też mamy dużo osób w firmie, którym no nie mogliby dojeżdżać też. To głupio by było, że się przenosimy, jej 1/3 załogi na przykład z doświadczeniem by musiała odejść. I tyle, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za 2 miesiące. I dziękujemy wszystkim, którzy kupują od nas, no bo dzięki wam właśnie cały czas się rozwijamy. No. Dziękujemy, nie rozpierdalamy na głupoty, chcemy rozwijać dzika. No tylko ten basen, rzeczy. Tylko basen, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Zjeżdżalnia może tam kiedyś. Stąd? Na razie działamy. Zjeżdżanie stąd do basenu. Tak. Priorytet teraz, żeby każdy w Polsce pił dzika. Jak to się stanie, to robimy zjeżdżanie z firmy. I teraz robimy przejście.